Temat dokumentacji pojawia się bardzo często w pytaniach z inwestorami, pytaniach z nowymi klientami. Więc dzisiaj taki krótki filmik, jak taka dokumentacja wygląda. Ona nie do końca jest jeszcze skończona, tutaj jeszcze jest zaznaczenie 5, zaznaczenie innych elementów na elewacji, ale 90% dokumentacji jest już gotowa, przynajmniej dla tego projektu. Co my tutaj mamy? Mamy boniowania pozorne, które tutaj wprowadzone, mamy boniowania, mamy listwy wokół okienne, które mają. Mamy parapet, który coś chyba gdzieś tutaj coś za bardzo z, nie za bardzo nam, tak, bo nam wyszedł zamiast 14 to 140 cm, to też może być. Ok, mamy budynek, który wygląda w ten sposób, czyli tutaj na dole mamy boniowania. Później mamy gzyms, później mamy sztukaterię wokół okienną, która jest tutaj na podstawowym poziomie. Później mamy sztukaterię, która podnosi troszkę delikatnie okna. Oświetlenie również mamy w taki fajny, delikatny sposób tutaj założone. Oczywiście pojawiły się kamery, co jest bardzo, bardzo potrzebne. Przy tym oczywiście znaczenie, co to jest za kamera, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. No i teraz kwestia zestawień. Oczywiście zdarzają się inwestorzy, którym te zestawienia nie są potrzebne i nie muszą. Jednak tworząc taki budynek, tworząc elementy sztukateryjne, czy używając elementów sztukateryjnych, fajnie by było, jakby nie wykonawca musiał zamawiać te elementy i liczyć, dlatego że na wykonanie takich elementów sztukateryjnych jednak troszkę czekamy. Prawda? Szczególnie, że tego mamy tutaj dużo. Mamy w ramki wokół okienne tu, mamy ramkę okienną tutaj, mamy podokienniki i to wszystko trzeba by było zestawić. I jak wygląda dokumentacja? Przejdziemy sobie na taki przykładowy arkusz dokumentacji kolorowej. On się teraz nam bardzo ładnie tutaj zaktualizuje. O parę dodatkowych danych. Ja myślę, że będziemy to robić tak, żeby zachować pewne warunki przyzwoitości. I teraz tak, mamy podokiennik WMB P6, P6. Tutaj mamy listwę pod tytułem L2. Tam też jest L2. Tutaj po lewej stronie, nie, tu jest L1 zastosowana, tu jest L2. Co mamy dalej? Mamy listwy wokół okienne 12x3. To są listwy, które są wersją uproszczoną i rozszerzoną jednej z listy, ale jednak nie jest to 100% standard. Mamy tutaj zaznaczone elementy, poza jeszcze, bo nie, tak jak mówiłem, poza boniowaniem, poza wcięciem. I żeby to ładnie wyglądało, tutaj zrobić. I co mamy na takim zestawieniu? To jest zestawienie na plansz numer 1. Mamy coś, co możemy zestawić, każdy może takie zestawienie zrobić. Sztukateria, podokienniki, no, czyli wszystkie te podokienniki, które tutaj są, one są po kolei liczone. Długość, czyli z długość całkowita od linii zewnętrznej do linii zewnętrznej. Mamy tutaj podokiennik. No i teraz powiedzmy, że klient chciałby, no zrobimy sobie tak, żeby to wyglądało, klient chciałby no, to my sobie w tym momencie tutaj możemy przejść i możemy sobie zobaczyć, że tutaj na tym projekcie będziemy mieli wykończenie pod tytułem kaparografii. Wszystkie elementy sztukateryjne tutaj są wykonane za pomocą grafitu 8. Tak samo sztukateria wokół okienna, tak samo gzymsy. Więc to wszystko jest w taki sposób. Gdzie to możemy zobaczyć? Bo to jest niepotrzebne. Tam to sobie to. Tutaj sobie to teraz z powrotem zmienimy. Czyli usuniemy sobie daną, która jest nam niepotrzebna. Ale czemu jest niepotrzebna, skoro chcemy wiedzieć, jaki materiał jest wyznaczony czy użyty do wykończenia? Tu mamy całe zestawienie. Chodzi o to, że tutaj mamy sztukaterię, jedną wokół okienną, tu mamy gzyms, tutaj mamy sztukaterię pod okiennik,
A tutaj mamy wszystkie te elementy zestawione razem z powierzchnią zewnętrzną sztukatery. Znaczy, my wiemy w tym momencie, na ile metrów kwadratowych powierzchni powinniśmy kupić farbę, która jest przeznaczona do malowania tej sztukaterki. Chodzi o to, żeby nie kupować zbędnych wiader i żeby nagle się potem nie okazało, że kupiliśmy dwa, a mieliśmy kupić jedno. Mieliśmy kupić trzy, kupiliśmy dwa, prawda? Więc między innymi po to taki element jest tutaj zastosowany. Idziemy na kolejną stronę. Pozwolimy sobie zaktualizować się. Teraz tu mamy zrobione w ten sposób. Mamy list wentylacyjny otworów. I wszystkie te otwory, które tutaj są, mają listwy dylatacyjne. Tak? Trzeba by było wiedzieć, ile tego jest. Dalej, mamy zestawienie lamp PESA IP44 Global Lightning i to jest ta lampka, o, to jest właśnie ta lampka, która tutaj występuje. Mamy zestawienie powierzchni. Dwa materiały. Caporal Nickel Black oraz Caporal Muscat 18. To jest ten kolor biały, który tutaj jest zastosowany. Wiemy już, że mamy grafit 18, ale on jest na zestawieniu sztukaterii. I teraz sobie pójdziemy do elewacji lewej, która również ma pewne bardzo fajne zestawienie. Mianowicie ma zestawienie parapetów. I to zestawienie parapetów jest na tyle ważne, że tutaj mamy, nie dość, że mamy nawis pod okiennika, to właśnie tu wszędzie mamy 3 cm. Szerokość okapnika, nawis pod okapnika, tu mamy 3 cm, wysunięcie w prawo, lewo, tutaj tego nie mamy, także tu jest ta ma, a tu mamy 14 cm. Da? Chodzi o to, że ta listwa ma 14 cm, więc okapnik idzie nam 14 cm w lewo, żeby zabezpieczyć nam podokapnik. Da? Czyli parapet zewnętrzny to jest po prostu okapnik. I to są takie podstawowe dane, które tutaj się znajdują. Ja sobie jeszcze teraz poszerzę o boniowania i o wcinka, czyli te rysunki. I tak naprawdę mamy gotowe rysunki, gotową dokumentację razem z zestawieniem. Zawsze jest w ten sposób, że dokumentacja powstaje w taki sposób, aby umożliwić wykonawcy wykonanie danego projektu. To jest raz, a dwa. A zawsze powstaje w taki sposób, aby móc przewidzieć koszty. Tak? Więc w tym momencie wykonawca może sobie zerknąć na to wszystko, zobaczyć, jak to wygląda i powiedzieć, że to będzie kosztowało tyle z metra, a powierzchnia będzie taka, a nie inna. To jest coś, co znajduje się nie na każdej dokumentacji, bo tak jak mówię, to jak wygląda dokumentacja zależy od tego, jak fizycznie wygląda projekt. Dzięki, do następnego.